Siemaneczku, w setnej części Morrowinda. Ale okrągła liczba, nie? Kurde, już tak jak mówię to po raz kolejny, ale dawno na kanale nie było tak długiej serii, nie? Długie, kurde, robiło się serię po 200-300 odcinków. 300 był tak... Była chyba, czy nie była? Na pewno ponad 200 były takie serie. Ale ostatnio nie było, nawet powyżej 100, nie? W takiej niedalekiej przeszłości. A teraz proszę, Morrowind dobił dumnie do setki. Dobra, nasze zadanie kieruje nas, tym się najpierw zajmiemy, do Tel Arun. Ale jesteśmy w Sandridge Moor i żeby dostać się do Tel Arun, musimy niestety cisnąć z buta, co mnie bardzo zasmuciło. Naprawdę. Spodziewałem się, że stąd dostaniemy się tam, ale no... No nie, gra powiedziała, że przykro mi, Drax, ale musisz zapieprzać. Okej, no na szczęście to jest niedaleko, więc powiedzmy, explore, hej przygoda, nie? Robota w delegacji. On tą gdzieś swoją jurtę ma na zachód, południowy zachód od tej... Od tej miejscóweczki. No ale dobra, najpierw... Najpierw się tam dostańmy. No i co? Troszeczkę jeszcze odrobinkę przyciszyłem muzyczkę, ale jest jeden niepokojący fakt, który bardzo mnie niepokoi. Mianowicie troszkę są momenty, w zasadzie w dalszej części odcinka, że się rozjeżdża dźwięk z obrazem, w sensie kamerka z mikrofonem. To mnie bardzo niepokoi, bo nigdy nie miałem z tym problemu, jeśli chodzi o Bandicama. A mam nadzieję, że ta nowa wersja, no nie wiem, czym to jest spowodowane, ale no jest coś takiego, występuje i nie występuje od razu od początku, tylko później. Podejrzewam, że to się rozjeżdża podczas jakichś loadingów czy coś, jak są jakieś lagi. Możliwe, że wtedy coś się pieprzy. Okej, czy my chcemy tutaj eksplorować? Czy nie? Co my tutaj mamy? Kowala. Dobra, rozejrzyjmy się, jak już tutaj przybyliśmy. Tylko nie wiem, czy to ma sens, tak się zastanawiam. Chodzenie tutaj i zglądanie po tych różnych takich dziurach, nie dziurach. Kim ty jesteś? Handlarz. Strażnik. Wejście do jakiejś wieży. Dzień dobry, kim wy jesteście? Aptekarz, wielki ród Telwani, okej. Zakładam, że tutaj nic ciekawego nie będzie dla mnie. Ani też za bardzo nie mam ochoty się kręcić z jakimiś złodziejnymi rzeczami. Polski język, trudny język. Wiecie o co chodzi, no mamy tyle kasy, po co się łasić na byle co. Z ciekawości po prostu. Zobaczmy. Tu jest jakaś karczma. No dobra. Ale to spoko. To mnie jakoś nieszczególnie interesuje. Przepraszam, proszę mnie przepuścić. Zachód. Czekaj. Czekaj. A tutaj co tutaj jest? Wysepka. Czekajcie, a jeszcze zobaczmy sobie. Aha, kupiec. Nie, no to czy ja wiem, czy tutaj ma sens. Jeszcze zobaczmy coś szczególnego. Służba domowa. A na cholerę mi. Ile za to? 1000. What is this about? Podziemia? Chce tam wchodzić? Nie, nie chcę na to tracić czasu, szczerze mówiąc. Bardziej mnie interesuje zachodnia mała wysepka. I zaraz to powinno być widoczne, nie? Ta jego jurta, przynajmniej tak z zadania wynika. Poczekajcie. Gdzieś tu. Teoretycznie rzecz
ujmując. Chcecie mi powiedzieć, że to jest jeszcze jakaś miejscówka na łódki wasza? Nie, nie macie tu chyba szybkiej podróży. Znaczy nie można się do was dostać szybką podróżą. Czekajcie, gówno. Chciało mnie zaatakować. A nie są? Jest tu jakaś łódź. Kurwa, nie wiem jakim cudem... Jakim cudem nie ogarnąłem tego. Moment, bo się zaraz pogubimy i będzie nieszczęście. Jutro jegomościa jest na brzegu wysepki, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem. Na południowy zachód od Tel Arun. To jest na pewno Tel Arun, nie? Tak. Na południowy zachód. Na wysepce. Szczerze mówiąc, to ja tu żadnej jurty nie widzę, nie? Miał być na brzegu teoretycznie. Statku jakieś pierdoły rozpieprzone. Weź tu znajdź jurtę teraz, człowieku, nie? Tam jest taki jakiś zagajniczek śmieszny, ale... Czy to by było to? Cholera wie. Nie widać żadnej jurty, jak mam być szczery. Łatwo widoczna z tej miejscówki. Nie wiem, może to tu gdzieś? Te skały mi po prostu zasłaniają. Ojejejej, takie szukanie, wiecie. Ale martwię się tym rozjeżdżaniem się obrazu, kurde. Muszę zobaczyć, czy For Honor też miał taki problem. Czy tam był taki problem? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, dwa pierwsze odcinki na pewno nie, bo był OBS, ale OBS miał inny problem. Ruiny. Kurwa, zaraz będę musiał robić cięcie i szukać tego na własną rękę, bo nigdy nie widzę tego. Pewnie to jest w oczywistym miejscu, gdzie kurwa już to minąłem i przeszedłem obok tego. I po prostu jestem ślepy. Południowy zachód, no to teoretycznie jurta powinna być gdzieś. Gdzieś tu. Niedaleko, żeby była łatwo widoczna. Na brzegu, nie? To jest taki zagajniczek, ale tu tylko krabąszcz jest. I tak to nic więcej nie ma. Dobra, no to zobaczymy się, jak ja już znajdę tą cholerną jurtę. Dobra, chyba mam tą jurtę, tylko mam tu jeszcze nieproszonego gościa. Wydaje mi się, że to jest tutaj, ta. Odaj szacha, nie? Tak, to miał być ten gościu. Odaj... Odaj szacha, odaj szy... Nie, odaj szacha... Kurwa, coś tu... Imiona się nie zgadzają, ale powiem wam, że no... Nie wiem sam. Wiem, że jak wejdziemy tu do środka, to ten gościu od razu się na nas rzuca. Więc może to będzie ten typ. Zobaczymy. Po zwłokach. Uaktualniono... Tak! 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 Kurwa, nawet nie wiecie, ile się naszukałem. To wcale nie jest tak blisko. Okej, trzeba popłynąć na południowy zachód, ale po drodze mamy kilkanaście innych małych półwyspów, które też by tam mógł mieszkać. Mógłby tam mieszkać. Jezus... Niech go szlak, ile się naszukałem tego frajera, to nawet sobie nie wyobrażacie, naprawdę. Miałeś coś ciekawego przy sobie? Nie. Dobra, co, wracamy do Vivek, ale jeszcze nie pod arenę oddać zadanie, tylko będziemy robić tego drugiego typa. Czyli gdzie go mamy szukać? Na placu w dzielnicy Redoran. Okej, na placu w dzielnicy Redoran. No to właśnie zobaczymy się na placu w dzielnicy Redoran. Okej. Poszukajmy tego typunia. What is this about?
Dobra, posiadłość Saren, okej, okay. I nie możemy z nikim gadać, tylko od razu musimy cisnąć do niego, bo inaczej będzie bryndza i się na nas rzucą. O, okej, okay. Mamy od razu posiadłość, zróbmy zapis, Boże... Nie, zmęczyła mnie szukanie tej jurty, serio. Naprawdę, będzie wyjątkowo taki ciężki setny odcinek, nie? Z dużo łażenia, szukania, oczywiście ja to wszystko ładnie wycinam. Żebyście po prostu wam się to lepiej oglądało. To jest to, Toris Saren. Tak. Dobra. Fajnie, uaktualniono dziennik. Jeszcze weźmiemy sobie to, bo to jest dość drogie. To ci nie będzie potrzebne. To też w sumie też ci nie będzie potrzebne. Dobra. I chyba możemy iść. Dokładnie, możemy spadać. To już nie będę tutaj ciął, bo co za dużo cięć, to też niezdrowo, bo akurat jesteśmy niedaleko areny, więc tam chwila, moment i będziemy na miejscu. Ale naprawdę, szukanie tej jurty, o Boże. Jak ktoś chce, no to zapamiętajcie znacznik na mapie, bo jeśli będziecie szukać, no to naprawdę nie będzie nic przyjemnego. Ech. No i jeszcze to pływanie, chyba pływamy wolniej niż się poruszamy. To naprawdę jest dość niekorzystne w takich podróżach. Czy wybrałem dobrą stronę? Chyba tak. Dobra. Dobra, przynajmniej tyle się udało, nie? Okej, okay, myślę, że będziemy chyba kończyć odcinek, nie? Jak sobie, chociaż jeszcze zobaczymy, bo tyle, chyba ile, 3 cięcia były? 3-4. Ogólnie na tej nowej wersji Bandicama jest podgląd na kamerkę. Tylko że już widzę, że jest delikatne opóźnienie, no. Więc może dlatego to jest na nagraniu też opóźnienie, ale no opóźnienie, a nie zgrywanie się z dźwiękiem to z mikrofonu to nie jest to samo, nie? No zobaczymy. Martwi mnie to. Jezus, no ale no zachciało mi się formata, musiałem robić tego formata. Chciałbym się nowej wersji Bandicama. Teraz będę cudował się z tym dziadostwem. Ale dobra. Wyroki. Mam dwa wyroki, tak, załatwione. Nie żyję, doskonale, oto twoja zapłata 500 sztuk, dobra. Załatwione, nie żyję, fantastycznie. Jakiś awansik? Doskonale, Drax, teraz możesz zwać się Ślepe Narzędzie Draxu. To jakaś chyba nowa ksywa, nie? Przy nich gildzie chyba nie było czegoś takiego. Dobra, jakieś kolejne wyroki? Mam wyroki, którymi objęty jest Sarin Satus oraz inny, którym podlegają Etal, Setol i Idros Ventur. Wydano wyrok na Saradyna Sadusa Draxe. Przydzielam jego wykonanie tobie. Ukrywa się w Zaintarii wraz z innymi banitami. W pobliżu tego miejsca honorowo zginął z twojej ręki. Kurwa, no nie gadaj mi, że znowu muszę tam dymać. Ukrywa się... w Zaitarii, dobra. Zaznaczę ci obóz... Erebenin... Jezu, te jebane nazwy mnie też irytują. Przez tego typa jestem zdenerwowany. Stamtąd musisz ruszyć na północny zachód. Świetnie, dopóki nie natrafisz na krater otoczony martwymi drzewami. Zaintarii znajduje się na północ od niego. Ukryty jest jednak wśród skał. Trzeba się będzie go trochę naszukać. No świetnie. Jest dobra. Musisz wykonać wyrok na dwóch osobach, nie jednej. Zginąć mają Etal, Selot i Irdon Ventul. To morderczynie, ale należą do rodu Telvanni. Książę nic nie może zrobić. Rodziny ofiar dobrze zapłacą. Morak Tong. Byśmy wymierzyli sprawiedliwość. Poszukują ich w tymczasowej siedzibie na placu Telvanni Vivek. Niechaj twoje ciosy będą szybkie i celne. Okej, ktoś jeszcze został? Nie, to jedno i to samo, nie? Dobra, czyli znowu dostaliśmy dwa wyroki, tak? Mamy wyrok honorowego, aha, i tych. Dobra, czyli to mamy przynajmniej w dzielnicy Telvanni, Vivek. A tu znowu trzeba dymać, o Boże. Ale dobra, no od tego miejsca chyba zaczniemy sobie przyszły odcinek, no.
Masakra. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie, ale przynajmniej już nas fajnie lubisz. Awansować dalej nie możemy. Już ją mam. Być może uda ci się odnaleźć inne. Gdyby miało się tak stać, to przynieś je do mnie. Okej, czyli będziemy szukać jakichś przedmiotów i coś dostaniemy. Szukanie przedmiotów to nie jest nic dobrego, bo to może być bardzo dużo roboty. Tak się jeszcze zastanawiam, bo tu jeszcze z innymi, ze wszystkimi chyba nie gadaliśmy. Na przykład z tym orkiem, co tutaj stoi. Jakim... Okej. Jak awansuje. Dobra, tu mamy szkolenia i takie inne pierdoły. Ale dobra, no myślę, że tu sobie zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał. A może ty? Krótkie ostrze, lekki pancerz, skradanie się. No spoko, ale wszystko mam na zajebistym poziomie. Chociaż nie no, lekki pancerz to nie jest w sumie aż tak zajebisty. No, w sumie lekki pancerz. A na jakim współczynniku się opiera lekki pancerz? Na zwinności. A co nam daje zwinność? No to jest fajna zdolność, więc tak. Najpierw może ją trochę posmarujmy. Okej. Okay. Jak daleko możesz nas nauczyć? No, możesz. To zróbmy... Aha. To zajebiście nam pomogłeś. No ale trochę nam wzrosło, no dobra. Ale dobra, na dzisiaj już naprawdę będzie na tyle, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.